Dzień dobry, witam na konferencji prasowej po meczu Jagiellonia Białystok Korona Kielce. O komentarz spotkania poproszę trenera drużyny Gości, pan Włodzimierz Gąsiak. Czy to jest odzwierciedla to, co się różnice między Jagiellonią a Koroną na dzień dzisiejszy, mianowicie Jagiellonia dla mnie osobiście, ja to podkreślałem przed meczem, jest wartościowym zespołem, a dzisiaj dodatkowo była bardzo, ale to bardzo motywowana. To było widać w każdej akcji, w każdej walce o piłkę, w pojedynkach 1-1. Na mojej drużynie, moim zdaniem, przyszło jakieś rozluźnienie, szczególnie w drugiej połowie. Wydawało mi się, że ta konsekwentna gra w pierwszej połowie będzie procentować, bo tak konsekwentnie graliśmy z Arką i to był efekt był, że wygraliśmy ten mecz w pierwszej połowie. Graliśmy bardzo konsekwentnie w defensywie z tym, że mieliśmy troszeczkę szczęścia, ponieważ Burkhardt nie wykorzystał karnego i tam bodajże poprzeczka była, czy tak? I wydawało mi się, że to szczęście i ta konsekwentna gra zaprocentuje, z tym, że jeszcze raz podkreślam, dużą konsekwencję Jagiellonii i nie bez kozery są na trzecim miejscu, może już w tej chwili na drugim i życzę im zajęcia jak najwyższego miejsca. Z tego miejsca bardzo gratuluję Michałowi i drużynie Jagiellonii. Dziękuję. Trener Jagiellonii, Białystok, Michał Prowierz. To akurat przeżywaliśmy już stawkę na stadionie. Po pierwszej połowie, no, mimo że graliśmy dobrze, nie potrafiliśmy wykorzystać sytuacji i rzeczywiście mogło to wyglądać różnie, a druga połowa to już konsekwentna gra i akurat cieszę się, że ci zawodnicy wybiegali bardzo dobrze to spotkanie, że do samego końca ci zawodnicy walczyli o każdą piłkę i to jest bardzo istotne. W przerwie kluczowe dla nas było to, żeby ich podnieść po tym, żeby oni uwierzyli, że te wszystkie przypadki, które są, to trzymają po prostu konsekwentną grą i to akurat zrobili, że w pierwszej do 90 minuty konsekwentnie graliśmy i akurat taki dobry przykład dał mi mecz, który oglądałem sobie spokojnie w środę barażowej, mecz w Gladbach. Bochum, gdzie w 94 minucie Bochum stracił bramkę właśnie przez konsekwencję grania Gladbachu. I to właśnie jest ta cierpliwość taka, której nam zabrakło z Legią, tego nie potrafiliśmy, a wczorajszy mecz jeszcze bardziej dobitnie Śląska z Górnikiem pokazał mi, że to się musi odwrócić, że ta karta, która jest, to musi się zmienić i w tej końcówce my te trzy mecze będziemy mieli bardzo dużo szczęścia i może w 94 minucie jakiegoś meczu załapiemy się do pucharów, bo sama szczęścia musi wynieść 0, a jest jeszcze chyba z minus 8, także mam nadzieję, że to szczęście się dorównacie po raz. Dziękuję, zapraszam do zadawania pytań. Nie ma pytań? Jeżeli nie, dziękuję za przybycie.